chcę pociągnąć drugim tematem, od razu z niego wypływającym. Chcę powiedzieć Wam o tym, co się nazywa nie tylko pewnością zbawienia, bo nie chcę Wam mówić jedynie o pewności zbawienia, ale chcę Wam teraz powiedzieć o niemożliwości utracenia przez Was zbawienia. Krótko powiedziawszy, nie ma grzechu śmiertelnego. To wymysł religii. I zaraz Wam to pokażę, dlaczego go nie ma. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Przede wszystkim, co mówi Jan, że ty musisz wiedzieć, że masz życie wieczne. Nie się domyślać. Posłuchaj dalej. Nie wierzyć. To musi być na poziomie intelektu. Ty musisz to zrozumieć. Ty musisz mieć zrozumienie. Wiara tutaj jest coś, co jest dla ciebie nieadekwatne. Powiedzcie dlaczego? Tylko, że wiara, ona powoduje, że my pewne rzeczy możemy przepychać. I wiarą wszystko przepchniemy i wszystko zrobimy. Ale jeżeli będziesz miał coś w intelekcie ugruntowane, oczywiście od wiary się zawsze zaczyna, ale jeżeli ugruntujesz to sobie w intelekcie, to diabeł nie będzie mógł cię w ogóle dotknąć. Ja bym chciał, żeby w tych tematach, w których diabeł nie może nas w ogóle dotknąć, czyli nie może na nas wpłynąć w ogóle mikromyślą, żeby też tak było. W pewnych sytuacjach diabeł może nas dotknąć, i my musimy umieć go odpędzić. Ale są takie przestrzenie, drodzy przyjaciele, że jeżeli je odpowiednio zabezpieczymy, to diabeł nie będzie ich mógł dotknąć. Czyli nigdy nie odczujesz opresji na tym odcinku. To jest piękne. Opresji nie odczujesz. Nie będzie opresji odczuwalna. Więc są sytuacje, gdzie opresja odczuwalna jest, a są sytuacje w życiu chrześcijanin, gdzie opresji odczuwalnej nie ma. I my musimy z tego korzystać na maksa. A więc tutaj jest napisane, że ty musisz wiedzieć, a więc informacje z Pisma są po to, abyś wiedział, abyś rozumiał dogłębnie, że ty masz, czyli posiadasz. Na co? Na własność życie wieczne. To nie tylko wisi nad tobą i to można utracić. Ale ja ciągnę temat dalej. Ten sam rozdział od 16 do 20. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, słuchajcie uważnie, wiemy, to jest bardzo ważne, teraz Wam przeczytam, że ci, którzy się, że ten, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodził, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Przyjaciele, kiedy czyta się te rzeczy, zaczynają budzić się w ludziach bardzo poważne kontrowersje.
wersji. Werset 16. Wszak jest grzech śmiertelny. Taki jest zapis tutaj w tym tłumaczeniu. Ale to nie jest oryginalny tekst. Bo Biblia Gdańska posługuje się najoryginalniejszym tłumaczeniem, jakie istnieje. I zwrot ten brzmi w ten sposób. Wszak jest grzech ku śmierci. Grzech ku śmierci. Czyli grzech powodujący śmierć. Słowo grzech to jest słowo harmateia. I oznacza ono dokładnie błędny wybór. Jeśli Grek idzie do sklepu i kupuje sobie kurtkę, i kupił tą kurtkę za chłodną na czas zimny, to mówi się, że zgrzeszył do tej pory. Jeśli Grek jedzie samochodem i skręci nie w tą ulicę, co trzeba, to mówi się, zgrzeszyłeś. Do tego służy w Grece to słowo. To jest grzech. Grzech to błędny wybór. Takie jest tłumaczenie tego słowa. Pomylić drogę, pomylić drzwi, spóźnić się i czegoś nie zdążyć kupić. Wszędzie się stosuje to sformułowanie. Zgrzeszyłeś. Te słowo śmierć to greckie słowo thanatos. List do Rzymian 6:2-11. List do Rzymian 6:2-11 używa słowa thanatos 4 razy. Co jest zapisane w liście do Rzymian w 6:2-11? W liście do Rzymian od 2 do 11 jest zapisany stan człowieka martwego duchowo i żywego duchowo. To słowo thanatos odnosi się do duchowej martwoty. Więc posłuchajcie dalej. Grzech śmiertelny, czyli grzech na śmierć, to grzech nieprzyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. O tym mówi to słowo. A więc święty Jan mówi tak. Jeśli ktoś popełni grzech, ale nie jest to grzech na śmierć, czyli jeśli jest to człowiek odrodzony z Bożego Ducha, a popełni grzech, to się mówi, że ale ktoś, kto jest martwy duchowo, czyli jest w stanie grzechu na śmierć, o tych się nie mówi. Grzech śmiertelny to nieprzyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo to powoduje śmierć wieczną. Ten werset mówi nam, że ludzie, którzy nie odrodzili się z Bożego Ducha, to ludzie będący w grzechu na śmierć, czyli w błędzie powodującym śmierć. Jaki błąd powoduje śmierć wieczną? Nieodrzucenie, nieprzyjęcie. Nieprzyjęcie. Nieprzyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Krótko powiedzmy, nieodrodzenie duchowe, nie bycie chrześcijaninem, nie bycie człowiekiem, który poznał Jezusa, czyni cię duchowo śmiertelnym. A nie popełnienie grzechu po twoim odrodzeniu. To wielka różnica. To wielka różnica. Musicie zrozumieć, jak ważne ma znaczenie to, o czym ja teraz mówię. Te zestawienie w liście do Rzymian 6:2-11 pokazuje nam różnicę między odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, a nieodrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem.
dalsze wersety w pierwszym liście Jana po 16 wersecie 5:16-20 pokazuje nam, w jaki sposób musimy różnicować zjawisko grzechu. Za jeden grzech się idzie do piekła, czyli otrzymuje się karę śmierci wiecznej. Za jeden grzech. Do piekła się nie idzie za grzechy, tylko za jeden grzech. Za nieprzyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Na sądzie wiecznym, przed wielkim białym tronem, zostaną otworzone dwie księgi. Pierwsza to Księga Życia. I Bóg sprawdzi w Księdze Życia, czyje imiona są zapisane. I jeśli ktoś nie jest tam zapisany, to podlega sądowi na podstawie drugiej księgi. A w drugiej księgi będą uczynki tych, co są niezapisani w tamtej. I te grzechy z tamtej księgi będą wyznaczały tylko jakość cierpienia, a nie sam fakt pójścia do piekła. Do piekła się idzie, bo się nie jest w pierwszej księdze. A druga księga służy do tego, żeby określić ciężar kary. Rozumiecie? Krótko powiedziawszy, jeden będzie w gównie po kostki, drugi po nos. Ale wszyscy w tym samym szaku. Inną formę cierpienia będzie miał na przykład Adolf Hitler, w cudzysłowie, tak? A inną będzie miał w ogóle porządny obywatel państwa polskiego, który był naprawdę uczciwym człowiekiem i jedyną rzeczą, którą nie zrobił, to nigdy nie zaufał Jezusowi. Inna forma cierpienia, rozumiecie? Inaczej będzie dojechany. Tak jak są różne zakłady karne. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i dobry, tak? Nie wszyscy będą tak samo cierpieć. Ale to jest tak naprawdę mało nas interesujący temat, bo my się tam nie wybieramy. Chodzi o co? Żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię, którą zaraz ci rozłożę na części pierwsze. Grzech śmiertelny to grzech nieprzyjęcia Jezusa, a nie odrzucenia Jezusa. To grzech nieprzyjęcia, a nie odrzucenia. A zaraz ci wyjaśnię dlaczego. Zaraz ci pokażę, dlaczego jest niemożliwą rzeczą odrzucić Jezusa. To jest rzecz niemożliwa. Najpierw ci pokażę tego wzorzec, a następnie ci pokażę, w jaki sposób mówi o tym Pismo. Weźmiemy sobie coś najbardziej tobie znanego, na przykład twoją skórę. Skóra jest tak skonstruowana, że ona się poci. Wychodzi przez nią pot. Czyli przez skórę wychodzi woda, prawda? Ale nie ma takiego przypadku, żeby człowiek wszedł pod prysznic i przez skórę woda mu wpadła do środka. Mamy skórę, która działa jednostronnie. Wypuszcza, ale nie wpuszcza. Idźmy dalej. Silnik. Jak wygląda silnik? Silnik wpuszcza paliwo, tak? Ale ono z niego nie wychodzi. Ono tam jest przepalone i nadaje energię. Wpuszcza, ale nie wypuszcza. Czyli istnieją konstrukcje, zarówno naturalne, jak i stworzone przez człowieka, które są jednostronne, zgadza się? A więc nie można powiedzieć, że wszystko działa dwustronnie. Tak na dzień dobry. Na dzień dobry. I ktoś mówi tak. Tak jak się przyjmuje Jezusa, tak można odrzucić Jezusa. Ja mówię, ty w ogóle nie wiesz, o czym mówisz. Kiedy będziemy rozmawiać na temat trójjedyności człowieka, będziecie mieli to wyjaśnione bardzo dokładnie, ale w tej chwili chcę wam to pokazać w taki sposób wstępny, bardzo obrazowy. Człowiek składa się z trzech elementów. Duch, dusza, ciało. Trójjedyny Bóg stwarza trójjedynego człowieka. Na jego obraz i podobieństwo jesteśmy.
klatką człowieka jest duch. Każdy z tych elementów nosi inną nazwę. To jest po grecku soma, to jest po grecku psyche, a to jest po grecku pneuma. To są inne słowa użyte w Piśmie Świętym. Każdy z tych elementów jest totalnie inny. Tu mamy nasze zmysły i naszą fizyczność. Tutaj mamy myśli, emocje i ośrodek decyzyjny zwany wolną wolą. Co mamy tu? Tu są również trzy elementy. Pierwszy element to jest sumienie, które zajmuje się rozróżnianiem dobra od zła. Drugi element to jest element intuicji, który zajmuje się perspektywą proroczą. A trzeci element to jest element społeczności, który zajmuje się relacją z Bogiem. Tak z tego się składa duch człowieka. I kiedy człowiek przyjmuje Ewangelię, to Ewangelia dociera tu. Słowo przyjęte przez człowieka dociera do jego ducha. O ile człowiek się z nim zgadza, ono wpada do ducha. I w wyniku tego, że ono wpada do ducha, następuje odrodzenie tego elementu, ponieważ ten element jest martwy. On jest w zasadzie martwym elementem. I kiedy tutaj wchodzi słowo przyjęte przez człowieka, to ten element odradza się i staje się nową naturą człowieka. I teraz on jest jak skóra. Tu wchodzi, ale już nie wychodzi. Dlaczego? Bo to się odrodziło. Nie wiem, czy ktoś z Was widział ludzi, którzy zmienili płoć. U mnie w miasteczku, ja mam małe miasteczko. Moje miasteczko ma 8 tysięcy ludzi. I po tym miasteczku chodzi taka Karolina. I byłoby wszystko dobrze, tylko że ona dopiero w jakimś momencie się tą Karoliną stała. Wcześniej to był chyba Rafał, czy ktoś, ja już nie pamiętam, co to było. I ona, czy on, jakkolwiek zrobił sobie tam wszystkie rzeczy, które się ma. Tylko ja dalej wiem, że to chłop. Co by nie zrobił, to chłop. Natury nie można zmienić. Natura się nie zmienia. Żeby zmienić naturę, potrzebna jest ingerencja nadprzyrodzoności. I kiedy człowiek przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to jego martwa natura zostaje wyeliminowana i na jej miejsce powstaje nowa natura. I to jest ostateczny temat, bo Bóg sam siebie już zmienić nie może. Bóg może zmienić coś w siebie, ale siebie w nic zmienić już nie może, bo nie ma nic więcej. I kiedy duch człowieka spotyka się ze Świętym Duchem, który wchodzi do niego przez Słowo, to następuje zmiana natury. Nowe narodzenie, ludzie, to jest zmiana natury. Zmiana natury. Twój duch zjednoczył się z Bogiem na zawsze. Dam Ci jeszcze bardziej obrazowy przykład. Wyobraź sobie swojego ducha jako butelkę z wodą, a Ducha Świętego jako sok wiśniowy na przykład. Nowe narodzenie polega na tym, że sok wiśniowy zostaje wlany do wody. Jeszcze się nikomu nie udało tego rozdzielić. Mieszankę można było zrobić, ale rozdzielić soku od wody nie potrafi nikt na świecie, żaden naukowiec. Zmieniła się natura substancji. Co by teraz nie zrobił z tym? Wygotował, osuszył, nie rozdzielimy z powrotem soku i wody. Nie damy rady. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli, co to jest zmiana natury. Religijni ludzie uważają,
Że to jest coś takiego, o, przyjąłem Jezusa, mogę Jezusa odrzucić. Ja mówię, ty nie rozumiesz, o co tu chodzi. Człowiek raz narodzony z Bożego Ducha jest zawsze narodzony z Bożego Ducha. Problem w kościołach polega na tym, że jest wiele ludzi, którzy nigdy nie poznało Jezusa, czyli oni są w grzechu śmiertelnym. A oni tylko intelektualnie przyjęli coś i siedzą w tych kościołach. I potem mamy takie akcje, że ktoś mówi, o, bo tamten odszedł. Ja mówię, odejść może ten, kto nie przyszedł. Odchodzą ci, co nie przyszli. Ale on mówi w innych językach. Ja mówię, człowieku. Ja jak najarałem się kraka, mówiłem we wszystkich językach świata. Po pierwszych dwóch buchach kraka ja mówiłem po rumuńsku, człowieku, afganistańsku, wszystko mówiłem. To ty mnie to głupoty opowiadasz. Człowiek, jak ja zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, to się zastanawiałem, Boże, mówię, czy to nie jest to samo, co miałem po koksie? Miałem to samo. Tak, bo tak działa mógł. Ja dopiero mnie nauczania Dereka Prysa z tego wyprowadziły. Rozumiesz? Ja nie dowierzałem, że ja w ogóle mówię w innych językach. Nie, bo ja się najarałem kraka, ja mówiłem w innych językach, człowiek. Rozumiesz? Ja ze wszystkimi rozmawiałem. Ja w Mikołajkach w ogóle siedziałem najarany w knajpie, człowieku, i przekonywałem Niemców, proszę ciebie, rozumiesz, że ja jestem ktoś, a oni nikt. No, po niemiecku. To ciekawe, nie rozmawiali ze mną. Ja mówię, weź przestań, mówię, co ty gadasz na tytułu. A bo on tak służył Panu, ja mówię, proszę Cię, co to znaczy? Słuchajcie. O co chodzi? Jest świnia i owca. Owce nie są za mądre. Świnie to mądre stworzenie. Owce to nie. Ja kiedyś z pasterzem rozmawiałem w ogóle takim, co był 20 lat pasterzem, w ogóle realnym pasterzem, nie? Nawrócony człowiek. Jak on mi opowiadał, co robią owce, no to daj spokój. On mówi, jakie to głupie stworzenia są. A jak jeszcze jest baran i mają takiego barana, co mi się podoba. Mówi, ja, to mówi, jest to jeszcze głupsze, bo robię wszystko, co ten baran robi. Mówi, miałem takiego głupiego barana, i przywoziłem na barkach te owce przez strumień, no nie? I ten debil wskoczył do wody. Wszystkie poszły za nim. Bezmyślnie. Wiecie, o co chodzi? Przywódcę se znalazłem, człowieku. Takie głupie. Potopiłyby się. Mówi, człowieku, wyskakiwałem, goniłem te owce. Kurczę, wyciągałem z tej wody. To głupie stworzenia są. To nie są mądre stworzenia. Świnia jest mądra. Świnia to nauczy wszystkiego, żeby nam. Tylko nauczy się na smyczy chodzić, człowieku, wychodzić na dół, ona ci będzie kwiczyć, że chce się załatwić. Rozumiesz, to w ogóle jak pies. Ale świnia to świnia, no. Możesz świnię przebrać za owcę. Wymyjesz ją. Futelko założysz. Ubierzesz, kolczyk założysz. Nawet w Biblii jest opisane przecież, że świnia może mieć kolczyk w nosie. Rozumiesz? Elegancko wszystko zrobisz. I do kościoła przyprowadzisz. I ty nauczysz świnie wszystkiego. Ona będzie halleluja mówić. I w innych językach coś powie. Rozumiesz? I ubierze się ładnie, żeby tych cytków 12 nie było widać. Ona wszystko zrobi. To mądre stworzenie ta świnia. Ale świnia. Świnia. Owca to głupie stworzenie. Rozumiesz? Ona w ogóle nie jest zbyt mądra. Ona się wierci, krząta. Ale co różni świnie od owcy? Jak świnia zobaczy kałużę, to z dziką rozkoszą tam wpada i się tarza. A jak owca zobaczy kałużę, to wpada tam ze swojej głupoty, wychodzi z tej kałuży i cierpi. Posłuchaj. Jeżeli ktoś ma naturę owcy, to może popełnić każdy grzech i będzie mu źle. Będzie miał wewnętrzny konflikt. A świnia nie ma nigdy wewnętrznego konfliktu. I mówi, to nie jest problem. To nie kłopot. Jestem przecież zbawiony. A owca będzie miała wewnętrzny konflikt. Bo natura jest natura.
Możesz 20 lat po nowym narodzeniu siedzieć w grzechu i każdy dzień będzie gehenną. Każdy dzień. Możesz iść w cudzołóstwo. Możesz zacząć chlać, ćpać i będziesz miał wewnętrzny ból. Wiesz dlaczego? Bo jesteś owcą. Głupią. Nieuświęconą w duszy. Kretynką, która idzie za głupim baranem. Ale będziesz cierpieć. I będziesz mówić, Panie, co ja robię? Jak ja żyję? Pomóż mi, Panie. Nie mogę tak dłużej żyć. I znowu będziesz robić to samo, bo jesteś głupia owca. Ale masz nową naturę. Bo on tam szedł. I nigdy nie wyszedł. Wielu z was wie, o czym ja mówię. A świnia będzie mówiła halleluja. Rozumiesz? A za chwileczkę pójdzie i będzie filtrowała bez żadnego zażenowania z diabłem. A potem znowu wróci w niedzielę i powie halleluja. Jak jej zapytasz, co u ciebie? Halleluja! Super! Bo on tam nigdy nie wszedł. Nie ma czegoś takiego, jak odejście od Boga. Bo nowa natura to natura Boga. On wchodzi i na stałe zmienia twojego ducha. I obojętnie, co zrobisz w życiu, to jedyną rzeczą, którą stracisz poprzez swoje grzechy, to nagroda w niebie. Nagroda. Nagrody nie dostaniesz, jak będziesz prowadził podłe życie świni. Ale będziesz zawsze owcą. Będziesz się taplał w kałużach, ale będzie ci źle. A świnia będzie się taplać w kałużach i będzie krzyczała halleluja. Wszystko u mnie pięknie. I ja przez lata służby to obserwuję. Widzę to przez lata służby. A teraz posłuchajcie tego, co mówi Pismo. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Czytamy klasyczne wersety, które mówią o tym, że można stracić zbawienie. 6 rozdział, wersety od 4 do 19. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko, albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. I chciałbym, żebyśmy chwilę na tym zostali. Te wersety są klasycznymi elementami, na podstawie których buduje się teologię utraty zbawienia. Inne w Piśmie Świętym są rzadziej używane, ponieważ nie posiadają dobrych podstaw. Na przykład te z Ewangelia, ponieważ wiemy, że tam nie ma ludzi odrodzonych i to już dawno upadły tamte teologie. Ale ta dalej trwa. Tylko przyjrzyjmy jej się dobrze. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy zostali oświeceni. Co to znaczy zostać oświeconym? Co to jest oświecony człowiek? Oświecony człowiek, czy też oświecona rzecz, przestrzeń, to jest coś, na co pada światło. To jest oświecone, dlatego pomieszczenie jest oświecone. Te pomieszczenie jest oświecone. Przychodzi światło do życia człowieka. Wiesz, kiedy człowiek zostaje oświecony? Na przykład, kiedy słyszy Ewangelię, przyszło światło. Został oświecony. Właśnie usłyszał teraz, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy, że wstał z martwych i że jeżeli nie przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to pójdzie do piekła.
A jeśli przyjmie, to pójdzie do nieba. Padło na niego światło. Czy to oznacza, że on się narodził z Bożego Ducha? Nie. Czyli oświecony nie oznacza odrodzenia z Bożego Ducha. Dalej jest napisane. Tych, którzy zakosztowali daru niebiańskiego. Co to znaczy zakosztować? To słowo, które tutaj jest napisane, oznacza sformułowanie polegające na tym, że wkładamy coś do ust, przeżuwamy, sprawdzamy smak i wypluwamy. To znaczy zakosztować. Zakosztować nie oznacza połknąć i strawić. To słowo tego nie oznacza. To słowo oznacza sprawdzić smak, tak? I podjąć decyzję, czy jest coś smaczne, czy niesmaczne. A więc można zakosztować daru niebieskiego. Czym jest zakosztowanie daru niebieskiego? No, ktoś usłyszał Ewangelię, zaczął czytać Słowo Boże, zaczął przychodzić do kościoła, zaczął doświadczać różnego rodzaju zmian w wyniku tego, że zmienił środowisko, że przestał popełniać jakieś grzechy w życiu. Czy to oznacza, że on jest narodzony z Bożego Ducha? Nie. Zakosztowanie nie oznacza spożycie. Jezus powiedział, jeśli będziecie jedli moje ciało, tam jest inne słowo, i pili moją krew, tam nie jest napisane, jeśli będziecie kosztować moje ciało i kosztować moją krew. Nie jest napisane, jeśli będziecie próbować mojego ciała i próbować mojej krwi. Jeżeli będziecie jedli. Inne słowo. Dalej. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Mówi, wow, jak to stać się uczestnikiem Ducha Świętego? Przychodzi człowiek do kościoła, usłyszał Ewangelię. Zostaje uzdrowiony. Moc Ducha Świętego go wypełniła. Choroba nie była. Czy uzdrowienie oznacza odrodzenie duchowe? Nie. Uzdrowiłem masę ludzi. Więcej ludzi uzdrowiłem w swoim życiu, niż przyprowadziłem do Jezusa. Ludzie mówili dziękuję i wychodzili. Robiliśmy ewangelizację w Częstochowie przed facet, co od urodzenia nie widział na oko, bo miał przerwany nerw. Lekarze powiedzieli, takie rzeczy się nie operuje, bo po prostu jest inwalidą. Miał rentę. Przyszedł na spotkanie. Położyliśmy na niego ręce. Po minucie modlitwy zaczął widzieć na oko, ale słabo. Modliliśmy się dalej. Po kolejnej minucie czy dwóch zaczął widzieć normalnie. Odbudował mu się nerw na naszych oczach. Myślałem, że chociaż przyjdzie na wieczorne spotkanie. Nawet dziękuję nie powiedział. Wyszedł ze zdrowym okiem. On został dotknięty mocą Bożą. Nastąpił cud ewidentny. Czy to oznacza, że on się narodził z Bożego Ducha? Nie. W związku z tym stać się uczestnikiem Ducha Świętego, czyli uczestniczyć w Jego działaniach, nie oznacza odrodzić się duchowo. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Kiedy pracowałem w budownictwie, prowadziłem interesy z pewnym człowiekiem, zajmującym się handlem lustrami, miał swoją fabrykę. Kiedy głosiłem mu Ewangelię, on powiedział, Artur, jest nas trzech wspólników. Postanowiliśmy jakiś czas temu, że 10% naszych dochodów będziemy oddawać dla biednych. Trzech wspólników ze świata ludzie. Od tej pory tak robimy. Przetrwaliśmy wszystkie krachy finansowe. W Stanach jest rzeczą normalną, że ludzie ze świata przynoszą swoje pieniądze, dziesięciny do kościołów pełnej Ewangelii. Wiecie dlaczego? Bo oni wiedzą, że duchowe prawidła są prawdą. Co to znaczy, że można zakosztować Słowa Bożego, że jest dobre? To znaczy, że można przyjąć określone prawdy Boże i zacząć je stosować w swoim życiu jako wytyczne życiowe. Czy to oznacza, że jest ktoś narodzony z Bożego Ducha? Absolutnie nie. Cały system coachingu został ukradziony z Biblii. Jeszcze żaden
człowiek zajmujący się motywacją nie powiedział niczego niż to, co mówi słowo. Mamy w kościele dziewczynę, która opowiadała nam, jak funkcjonowała w systemie coachingu, jak ich jeden coach wziął i kazał im wykopać w ziemi dół. Oni kopali tam dół, a on potem wyjął z samochodu worki na trupy i powiedział tak: niech każdy z was weźmie jeden worek. Oni wzięli po jednym worku. Potem mi rozdał kartki i długopis i powiedział: a teraz spiszcie na tych kartkach wszystkie swoje porażki i wszystkie swoje problemy życiowe. I oni to spisali. I on do nich powiedział tak: a teraz wsuńcie worki do dołów. I oni wsunęli worki do dołów. I on powiedział: a teraz wejdźcie w te worki. Usiądźcie i zapnijcie się. A teraz mówi: połóżcie się w tych grobach. I oni to wszystko robili. A teraz powiedział: a teraz się odsuńcie. Oni odsunęli się. Powiedział: wyjdźcie, ale kartki zostawcie. A teraz wyjdźcie poza grob. A teraz weźcie łopaty i to zakopcie. Mówi: jesteście nowym stworzeniem. To wasze porażki zostały pogrzebane. Skąd to jest? Może wam to coś przypomina? Coach! On mi skasował za to. No normalny, bo on z tego żyje. Skąd oni to wszystko wzięli? Z Pisma Świętego. Cały system. Tak? Podnoszenia człowieka na tym polega. Słowo dawno powiedziałem. Ale czy to oznacza, że ludzie, którzy korzystają z Bożego Słowa, są narodzeni z Bożego Ducha? Nie. To jeszcze nie oznacza. Zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. Co to znaczy zakosztować cudownych mocy wieku przyszłego? Ludzie dostają proroctwa, informacje nadprzyrodzone. My kiedy głosimy na ulicy w Warszawie, jak robimy w lato i na wiosnę nabożeństwo, bo robimy raz w miesiącu nabożeństwo na ulicy, tam jest masa słowa wiedzy. Ja wychodzę i mówię: pani w kraciastej spódnicy, mówię, we wrześniu zeszłego roku odeszła pani od męża. Tak? Bóg mówi i mówię do ludzi. Ludzie stają się, otwierają oczy. Rozumiesz? To masowe jest, bo tam setki ludzi przechodzą przez pasy. Non stop to jest, tak? Ty zrobiłeś to, ty zrobiłeś tamto. Rozumiesz? Ja bym mógł to robić cały czas. Tylko muszę prowadzić te spotkanie. Bo tylko na kogoś patrzę, widzę to, tamto. Wiesz, o co chodzi? Ludzie stoją, płaczą. Co oni robią? Doświadczają rzeczywistości duchowej, czasów, rozumiesz, wieczności. Czegoś, co jest wieczne. Czy to oznacza, że się rodzą na nowo? Nie! Gdy odpadli, co to znaczy? Nie poszli za tą rzeczą. Tu nie jest mowa o odpadnięciu od Boga. Tu jest mowa o odpadnięciu informacji Bożej. O tym, że się odpada od informacji, że przychodzi do ciebie coś, a ty nie chcesz. My, ja nie chcę. Zostałem uzdrowiony, zostałem uwolniony, przyszło do mnie słowo, dotknąłem tego, dotknąłem tamtego, ale ja nie chcę. Tu jest napisane: niemożliwą jest rzeczą. Paweł mówi: to niemożliwe, żeby tych ludzi dalej pociągnąć. Bo oni od nowa krzyżują Syna Bożego. I 9 werset, kluczowy. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, kim są wy, kto to wy, to ktoś inny niż tamci. Jacyś wy. A więc są wy i oni. A więc tamci, czyli oni, to są ci, którzy spróbowali słowa, zakosztowali, doświadczyli. A kim są ci? Chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Kim są oni w tym 9 wersecie? To ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ten werset, te wersety nie mówią o odrzuceniu Jezusa. Te wersety mówią o nieprzyjęciu Jezusa. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie możesz odpaść. Masz nową naturę. Obojętnie, co się wydarzy w twoim życiu, pójdziesz do nieba.
I kiedy ja to głoszę, to religia mi zarzuca, mówi tak, ty dajesz ludziom pozwolenie na grzech. Ja mówię, ludzie sobie tak świetnie radzą z grzeszeniem beze mnie, że się w pale nie mieści. W ogóle mnie nikt nie potrzebuje, żeby grzeszyć. Naprawdę. Chrześcijanie tak świetnie grzeszą bez Celońskiego. Cudownie mi to idzie. Grzeszyli przede mną, grzeszą teraz i będą grzeszyć po mnie, jak Jezus nie wróci. Ja ludziom pokazuję bardzo prostą rzecz. Jesteś raz na zawsze zbawiony. Czuj się bezpiecznie. Czuj się bezpiecznie. Rozpędź się do 200 km na godzinę. Nie bój się. Rozpieprzysz diabła, a on ci nic nie zrobi. Dlatego Paweł mówi tak. Ten, kto narodził się na nowo, zły nie może go tknąć, bo on grzechu nie popełnia. Kto narodził się na nowo? Diabeł nie może go tknąć. Może tknąć ciało, może tknąć duszę, ale nie jego, bo tu mieszka Bóg. Tu nie mieszka Bóg. Tu nie mieszka Bóg. To się nie narodziło na nowo. Nie narodziło się ciało, nie narodziła się dusza, ale narodził się duch. Zły nie może go tknąć. Dlaczego? Bo on nie grzeszy. On nie grzeszy. Bo on nie może grzeszyć, bo Bóg nie grzeszy. On nie grzeszy. Grzeszy to, to. Ale to pójdzie do piachu. A to ma się uświęcać. A odrodzone jest to. I to idzie do nieba i pociąga za sobą to, w jakimkolwiek stanie to jest. I nagroda będzie za to, jaki stan jest tego. A w niebie i tak będzie dlatego, że to jest to. To cię pociągnie do nieba, a to ci da nagrodę albo brak nagrody. A to pójdzie do piachu. Bo to dostaniesz nowe później. Prościej się nie da. Rozumiesz? Prościej się nie da. To jest połączone z niebem na stałe, potężną liną. I obojętnie, czy to będzie się działo w piekle, czy nie, to to pociągnie to do nieba. To proste. Bo to, co jest w środku, jest święte i zjednoczone z Bogiem. To nerw Boga. On by się musiał sam okaleczyć, żeby odciąć jakieś dziecko od siebie. To jest tak, jakby matka otworzyła sobie brzuch i wyjęła płód. Jesteś zjednoczony z Bogiem w duchu. Nie możesz zgrzeszyć w duchu. I zły nie może cię tknąć, dlatego chrześcijanin nie może być opętany. Bo człowiek opętany to ten, w którego duchu jest diabeł. A chrześcijanin nie może być opętany. Może być zdemonizowany do takiego stanu, że do szpitala psychiatrycznego pójdzie. Ale nie może być opętany. Ja znam osobiście człowieka, narodzonego z Bożego Ducha, który skończył psychiatryką, bo mu wysiadła psychika. Opowiadał mi później o tym. Mówi, Artur, ja wszystko widziałem w duchu. Człowieku. Tylko moja psychika była tak zawinięta, że nie byłem w stanie działać. Lekarze tylko opowiadali, że sanitariusze, że jak go brali z domu, to stał nago na balkonie i krzyczał, Jezu, pomóż mi, bo nie umiem żyć. Psychika mu wysiadła. Tak jak wysiada ręka, noga. Rozumiecie? Jemu wysiadł mózg. Ale duch był czynny. On mówi, Artur, ja widziałem w duchu, mówi, demony, które siedziały na łóżkach. Ja byłem w szoku. I szedłem jak manekin. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrozumiał, jak na tym polega sprawa. Nie możesz odpaść od Boga. Nie możesz odrzucić Jezusa, bo nie możesz swojej płci odrzucić. To jest niemożliwe. Nigdy się nie daj wkręcić jakimś religijnym kacykom, którzy będą ci tłumaczyć. Tak jak się przyjęło, tak można odrzucić. Idź, bo cię w mordę strzelę. Idź głosić do tych, którzy chcą cię słuchać. Idź do tych, idź ich straszyć. Człowieku,
się zajmują straszeniem ludzi. Diabeł straszy i kaznodzieje straszą. Ja nie wiem. Jest taki film, co się u was tutaj w Łodzi w ogóle kręcili, ta ziemia obiecana. To mi cały czas siedzi w głowie, się spotyka ten Polak, Niemiec i Żyd. Tak? Polak jest katolikiem, ten Niemiec jest protestantem, a Żyd jest Żydem. I ten protestant mówi, ty, może byś przyszedł do nas do zboru, takie fajnie, a ten Żyd mówi, ja do was do zboru absolutnie. Człowieku, tam ciągle grzech i piekło, ja nie chcę tego słuchać, ja jestem nerwowy. Rozumiem. Katolicy chociaż te czyściec wymyślili. Tak? Tak sobie uratowali to wszystko. Tak? Protestanci nie. Protestanci mówią, odrzucisz Jezusa, koniec. Już masz pozamiatane. Wyrzekniesz się, już masz koniec, już koniec. Popełnisz samobójstwo, koniec. Już, no co? A popełnisz samobójstwo, to gdzie jest? Ja mówię, był odrodzony z Bożego Ducha, to poszedł do nieba. No gdzie mam być odrodzony z Bożego Ducha człowiek? No ja nie rozumiem. Ale on popełnił samobójstwo. A jaki jest, jaka jest różnica między tym, że on popełnił samobójstwo, a ty byś sąsiadce w nerwach strzelił w łeb? I co? Ty zabijesz sąsiadkę w nerwach jako odrodzony z Bożego Ducha, tak jak przepraszam cię, Panie Boże, tak? A ten sobie w ogóle wziął się powiesił i teraz on już nie miał czasu powiedzieć przepraszam i na Bóg odrzucił, tak? A Bóg powie, nie, bo ty nie zdążyłeś, sorry, to bo w ogóle wiesz o co chodzi. No nie zdążyłeś. Przepraszam, tutaj brat Kazik to zdążył. Bo sąsiadce łeb rozpieprzył, proszę ciebie, z dwururki, a ty nie zdążyłeś, to sorry, trzeba było przed rzuceniem się z liny przeprosić, mnie ten się przyjął. To jest jakiś w ogóle jakaś głupota. Jednemu siada noga, drugiemu wysiada mózg. Wysiada mu mózg i wyskoczył przez okno. No i co? No wziął się zabił, no i co, że się zabił? A inny miał depresję i się zabił, przyszedł do niego demon ściśnienia, tak? I miał depresję i podciął se żyły w tych nerwach. I gdzie poszedł? No poszedł do nieba. Nagrody nie dostanie, no bo powie, no bez przesady, no żyły podcinasz. Ci nie dałem żył, żebyś podciął. Dałem ci Ducha Świętego, żebyś wyszedł z depresji, tak? A ty, że się podał duchowi ściśnienia, podciąłeś te żyły, no co teraz? No co? No panie, bym chciał jakoś tam, no co, miotła i zamiataj tutaj. Przy murze, żeby złoty był tam leciał na roboty. Nagrody nie będzie. Tak. Kosmosem zarządzał, nie będziesz chłopcem. No jak ci dam kosmos, jakieś depresji. Przesady. Co mówi Paweł o tym? Że tam do nieba idą ludzie z takim budynkiem, jaki sobie tu pobudują. Nawet jeśli ten budynek jest ze słomy, i ognia nie wytrzyma. To jest napisane. Jednakże on sam zbawiony będzie. Nie inaczej jak przez ogień. Czyli krótko powiedziawszy, nagrody nie dostanie, ale tam zostanie. Bo do nieba nas ciągnie odrodzony duch. A nie nasze uczynki. Twoje grzechy. Wszystkie są przebaczone. Nawet gdyby ci ktoś przystawił pistolet do głowy i powiedział, wyrzeknij się Jezusa, i ty byś był człowiekiem lękliwym w swojej duszy i powiedział, wyrzekam się, i on by ci strzelił w łeb, też pójdziesz do nieba. Nie rób z tego fanabelii, bo nie jesteś zbawiony dlatego, że jesteś porządny, dobry, uczciwy, odważny czy silny. Jesteś zbawiony, bo Jezus umarł za ciebie. Z jednego powodu się idzie do nieba. Bo Jezus umarł za twoje grzechy. A ty przyjąłeś ofiarę Jezusa i stałeś się sprawiedliwością Bożą. Nie dlatego, że jesteś dobry, porządny, mądry, poukładany i dałeś radę. Ale dlatego, że Jezus dał radę. Jezus dał radę. To Jezus dał radę. To Jezus jest początkiem i dokończycielem mojej wiary. Jezus, a nie ja. Dlatego nie boję się, bo diabeł mnie może nagwizdać. On nieraz pójdziesz do piekła. Ja mówię, weź. Bez przesady. To jest żałosne, co do mnie mówisz, diable. Żałosne. Bo mówię, idź i powiedz do Jezusa, że idzie do piekła. Idź mu powiedz Jezusowi. Powiedz, że do piekła idzie. Idź, mendo. Powiedz, do piekła idziesz. Bo Ceroński się ciebie wyrzekł. Idź mu powiedz, jak on siedzi we mnie, no i co mi zrobisz?
jak on mnie ciągnie do nieba. Jestem połączony nerwami z Bogiem. Mamy jedne aorty. Bo jestem odrodzony z Bożego Ducha. Nie z uczynków! Nie z uczynków! A wyrzeczenie się jest uczynkiem. Tak? Wyrzec się Jezusa znaczy coś uczynić. Zgadza się? Logika. To się nazywa implikacja. Logika. To wynika z czegoś. Jedno z drugiego wynika. Ale nie z uczynków jesteś zbawiony. Nie jesteś zbawiony, bo masz dobry charakter. Nie jesteś zbawiony, bo dałeś radę. Nie jesteś zbawiony, bo wytrzymałeś. Jesteś zbawiony, bo Jezus umarł za ciebie. A ty go przyjąłeś. Jedyna rzecz, która spowodowała odrodzenie twojego ducha, to przyjęcie Jezusa. I koniec. Nie ma grzechu śmiertelnego. To wymysł. Grzech śmiertelny, opisany w piśmie, to grzech nieprzyjęcia Jezusa. Każdy, kto nie przyjął Jezusa, czyli strzałeczka się zatrzymała tutaj, przed duchem, tak? Dziękuję uprzejmie. Obywatel piekła. I może chodzić do kościoła, i może być pastorem, i może wszystko. Ale duch nieodrodzony. Duch nieodrodzony. Jest taki cykl filmów, on w latach 80. powstał, o porwaniu kościoła. Potem taki nowy rozrobiony jest o tym, jak zostaje porwany kościół. Taki pilot jest, nie wiem, czy oglądaliście ten nowy, jak on się nazywa, ten nowy, z tym aktor taki. Zagubieni? Nie, nie jest zagubieni. Zagubieni. Tylko to jest te nowe. A jest taki stary z lat 80. Tam jest bardzo fajna akcja. Są trzy części. Jest porwanie kościoła i cały kościół zostaje, jeden zbór zostaje porwany, tak? I pastor został. I on klęczy, ten pastor, i mówi: ojcze, oni uwierzyli we wszystko, co mówiłem. Ty. I on pokutuje dopiero, tylko już w ucisku zostaje. W ogóle wiesz, co chodzi. Nie? Jeden pastor nie wierzy. A wszystkich do Jezusa przeprowadził. A pastor nie wierzył. No to są dla mnie, to są, ja, dzisiaj ja w ogóle się nie dziwię takim rzeczom, absolutnie, bo ja już te rzeczy nie tylko z filmu znam, tylko już te z historii, nie? Był pastor, który prowadził 3000 kościół i cały czas szykanował, bo on był taki bardzo szowinistyczny, szykanował usługę kobiet i Kevin Kullman usługiwała w tym czasie i jego starszy zboru poszedł na spotkanie z Kevin Kullman po cichu, tak? I on przyszedł i został, aby z paraliżu, miał coś plecami, nie mógł się wyprostować, miał takie nogi. I on na tym spotkaniu z Kevin został uzdrowiony przez tego pastora i mu się do tego przyznał. I pastor mówi: ja to muszę zobaczyć. I poszedł następnego dnia, ten pastor się nawrócił. Wiele lat 3000 kościół prowadził. Tak, był dobrym teologiem, był dobrym człowiekiem, tak, był mądrym człowiekiem. Co to jest prowadzić kościół? Ja nie wiem. Człowieku. Czytasz Biblię, mówisz ludziom, ludzie się nawracają, a ty niekoniecznie. A u ciebie wszystko zostaje na poziomie tym, tutaj, dochodzi ci do rozumu, rozumiesz, skończyłeś szkoły teologiczne, skończyłeś wszystko, w ogóle rozumowo wszystko wiesz, no tak, nie ma problemu, ale martwy duch. Ilu jest dobrych ludzi, przecież wy to znacie z doświadczenia, tak? Przecież sami się chce bardziej przebywać z niewierzącym, tak, niż z wierzącym. Wiecie, jakich mamy ludzi w kościele? Czasami kretyn na kretynie, no ciężko z nim porozmawiać, no, że jak się czujesz, halleluja, to lepiej iść przed ciebie do jakiejś Krysi, która uciekie ze sklepu mięsnego, bo ona normalnie rozmawia przy mnie, tak? I pogada z tobą i tak miło, i po kawałek wędliny ci da, tam zostanie, a ten halleluja, halleluja. I się nie chce z nim być, no bo to jest idiota, no ja rozumiem, że to jest idiota. Ludzie w kościele są psychicznie chorzy, ale my dziś nie mówimy o stanie umysłu. My mówimy, czy ktoś jest w duchu odrodzony, bo pani Krysia ze sklepu mięsnego nie ma ducha odrodzonego, a duszę ma fajną. A więc fajnie z nią być, tak? Ale to córka diabła. Sympatyczna. Diabeł ma różne dzieci, miłe i niemiłe. Tylko nie tym się mierzy to wszystko. Rozumiecie, do czego humanizm doprowadził? Jak ktoś porządny, to chrześcijanin. Bzdura! Są
co porządni muzułmanie, nie wszyscy się rozrywają człowieku bombami. Inni mają inne rozrywki. Normalnie to chrześcijanie z dziećmi chodzą, wszystko dobrze. Może muzułmanie dlaczego? A chrześcijanie, które są tak popieprzeni, mówiłem, się pomodliłem, Panie, niektórych chcę tylko w niebie spotkać. Nie chcę tu na ziemi spotykać niektórych braci. Pobłogosław mi Panie w tym. Bym nigdy ich nie spotkał. Bo ja sobie szanuję swój układ nerwowy, ja nie chcę po co na to potrzebne. Tak? On mnie zaraz przekonywał, że białe jest czarne, a czarne białe, proszę Ciebie, że ja mam roki. Będzie mi tłumaczył moje błędy teologiczne. Tak? Ja nie chcę z nim gadać. Ale to mój brat w Chrystusie. Tak? Kiedyś takie dwa wróble zamieściłem w internecie. Jeden stoi tak, a drugi mogę spuszczony. Jest napisane, ja i mój brat debil. No mam braci różnych. Mądrych i debili, no. Ale to bracia moi. Co mnie łączy z nimi? Odrodzony duch! Dlaczego ja tak biję na zdrowie psychiczne kościoła? Bo kurczę, wieczność z nimi będę spędzał później. Nie będzie potem baptysta, katolik inny, tylko to w niebie wszyscy. No i to, on będziemy tutaj skakał, latał. Ja tu będę chciał zarządzać kosmosem, a on będzie mnie tylko się drapał po dupie i mówił, że aleluja. Ja nie chcę. Dbam o to, żeby ten kościół był zdrowy. Ale, tak? To są moi bracia i siostry. I łączy nas to, że wpuściliśmy Jezusa w nas i odrodziliśmy się z Bożego Ducha. I to nas do nieba prowadzi. I tego nam nikt nie zabierze. Tutaj się mogę nie zgadzać z nimi, a oni ze mną. Okej? Ale łączy nas odrodzony Duch. I nie wolno nam o tym zapomnieć. Tak? To jest inna rzecz. Inna sprawa, tego nie można stracić. To jest nie do stracenia. Nie do stracenia. Tak jak nie, grupa krwi twojej nie jest do stracenia. Masz i koniec. Chcę, żebyś tą rzecz zrozumiał. Jakkolwiek w życiu, ja ci nie życzę, żebyś tu upadał, ale jakkolwiek w życiu padniesz, nie bój się, że cię Bóg opuścił, albo ty Boga. Rozumiesz? Nigdy. Bóg nie opuszcza swoich ludzi i nigdzie się z nich nie wybiera. A jak będziesz panikował, rozumiesz, a panika jest gorsza niż faszyzm, rozumiesz, to będzie ci się coraz gorzej żyło. Będzie ci coraz ciężej. Jakbyś mówił, ile rzeczy zrychowania, co zrobiłem, o Boże, o Boże, już nie wrócę, już koniec, już mnie Bóg zostawił. Ludzie do mnie przychodzą często, mówią, popełniłem grzech śmiertelny. I płaczą. Ja mówię, uważa, że popełnili grzech śmiertelny. Ja mówię, człowieku, gdybyś popełnił grzech śmiertelny, którego nie ma. Ale twoja głowa teraz tego nie przyjmuje. Tak? To byś do mnie nie przyszedł i byś nie płakał. Bo świnia nie płacze. Świnia się tapla w błocie i mówi, halleluja. A że jesteś owca, masz nową naturę, to stoisz tutaj i płaczesz, głupia owco. Bo myślisz, że Bóg od ciebie odszedł. A Bóg nie odszedł od ciebie. Dalej jesteś owcą Pana. Tylko owca Pana ma konflikt wewnętrzny. A diabelska świnia nie ma konfliktu wewnętrznego. Po konflikcie wewnętrznym rozpoznajemy dzieci Boże i dzieci diabła. Rozróżniamy. Po konflikcie wewnętrznym. A nie po tym, co mówią i nie po tym, jak się zachowują. Często ludzie przychodzą, to on to chyba nie jest odwrócony z Bożego Ducha, zobacz, jak się zachowuje. Ja mówię, a skąd ty w ogóle masz taki pomysł, że ludzkie zachowanie ma jakikolwiek wpływ na to, czy ktoś jest odwrócony z Bożego Ducha, czy nie. Ja znam owce, które się zachowują jak świnie. I znam świnie, które się zachowują jak owce okresowe. Rozumiesz? To nie jest żaden problem. Kwestia finezji. Nie bój się nigdy, że stracisz zbawienie, bo nie stracisz. Zbawienia nie można stracić. Nigdy. Ugruntuj się w tym. Będą cię te strasy z Ewangelią Mateusza 12:30-33. Ale już mi się nie chce o tym mówić. Ale też się tym będę straszyć. Natomiast te elementy,
które tam są zawarte, one dotyczą ludzi w ogóle nieodrodzonych z Bożego Ducha, bo w tym czasie nie ma ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. I te słowo, które tam jest napisane, że można zgrzeszyć przeciwko Synowi, tak? Ale jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczone. Zgrzeszenie przeciwko Duchowi Świętemu, opisane tam, to prorocza informacja tego, że jeżeli ktoś nie przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to zgnije w piekle. On już im tam to prorokuje. Tam cały czas o tym mówi. Jezus przez cały czas im o tym mówi. Cały czas. Cały czas. Jak będę mówił Ci o Biblii, to będę Ci pokazywał, w jaki sposób on mówi, do kogo, jak, że tam on żadnych praw nie ustanawia, że te kazanie na górze to jest specjalnie zrobione po to, żeby oni zobaczyli, jakie są standardy, których i tak nie mogą przestrzegać. Rozumiesz, o co chodzi? No w ogóle nie. On i tak prawo jest ciężkie, a ten wchodzi na tę górę, tam na tym podwórku, pod Kafarnaum i jeszcze im zaostrza wszystko. Jeszcze im zaostrzył wszystko. Rozumiesz, o co chodzi? Po co im zaostrzył? Żeby pokazać, że potrzebują Mesjasza. A nie teraz, proszę Ciebie, że mówi cisi odziedziczą ziemię, w ogóle i chrześcijanie mówią, to nowy kodeks, teraz musimy być cisi. I oni cisi są teraz. Ja mówię, ty jakiś wycofany jesteś. Ty jesteś wycofany, ale cichy. Wycofany. Jakie zaburzenie masz. Jesteś wycofany człowiek. Chcę, żebyś rozumiał głęboko te rzeczy, bo one będą miały wpływ na Twoją przyszłość. Diabeł zawsze Cię będzie straszył, że stracisz zbawienie. Diabeł będzie chodził wokół Ciebie i krzyczał. Już upadłeś, już leżysz, już nie wstaniesz. Zobacz, już w ogóle tu po ptakach. Daj spokój, Ty się nie nadajesz do chrześcijaństwa. Ty w ogóle zrezygnuj, zajmij się zbieraniem znaczków. Rozumiesz, o co chodzi? A Ty się nie motaj się, zobacz. Porównaj się z tym czy z tamtym, tamten konkretnie. A Ty? Jesteś zerem. Ale kiedy Ty wiesz, że zbawienie jest wieczne, tak? Kiedy Ty to wiesz, to Ty nie prowadzisz rozmów z diabłem. Ty mówisz do niego tak. Pocałuj mnie tam, gdzie moje plecy kończą swoją szlachetną nazwę. I to wszystko, co mu do niego mówisz. Nic więcej do niego nie mówisz. Ty masz datę swojego nowego narodzenia wypisaną na ścianie, opewnioną w ramkę. Rozumiesz, o co chodzi? I pokazujesz mu tylko palcem, zobacz. Wtedy Duch Święty we mnie wszedł. Wtedy. Albo w tym miesiącu, a znaczy wiosna któregoś roku, bo tam nie pamiętasz. Wtedy. I to wszystko. Mam takiego człowieka w Warszawie w kościele, który jak się go pytasz, ile ma lat, to liczy od momentu nowego narodzenia zawsze. On takie urodziny obchodzi od tamtej pory. Kiedy ktoś pyta, które masz rodziny, mówi szóste. A facet jest pod 40. Myślę, ślepam. I się patrzy na ciebie, wiesz. Poważny facet, nie? Po prostu. Mówi, jeszcze wtedy narodził. Wcześniej to nie, to kłopota. Wcześniej. Czy nie zajmujesz się tymi sprawami, wiesz. Wtedy się narodziłem. Wtedy! Przyszedł do mnie On i zrodził mnie ze swojego świętego ducha. Wtedy mój duch do życia powstał. Wtedy stałem się nowym człowiekiem. Wtedy mówmy o rzeczach wiecznych, a nie o rzeczach doczesnych. Na tym musisz się ugruntować. Nigdy tego nie podważaj. Powiem Ci coś więcej. Ta rzecz będzie dla Ciebie zawsze największym gwarantem bezpieczeństwa. Wszystko może zawieść w Twoim życiu. Wszystko. Charakter, ludzie, każda sprawa. Rozumiesz? To nie zawiedzie. Zacząłem teraz pracować z takim człowiekiem, który długo ćpał. Wyszedł niedawno do środka, usiadłem z nim i zadałem mu pytanie. Jesteś odrodzony z Bożego Ducha? On popatrzył na mnie. To jedyna rzecz, której jestem pewny w życiu. Jestem pewny. Mówi, mam popieprzone życie. Wszystko spieprzyłem. Wszystko. Spieprzyłem moje małżeństwo, spieprzyłem moje ojcostwo, spieprzyłem każdą dziedzinę mojego życia. Każdziutką. Ale wiem jedno. Jestem odrodzony z Bożego Ducha. Nie zasłużyłem na to.
jestem. On ma w to w siebie wbite, ja powiedziałem do niego tak. I mamy punkt wyjścia. I wyprowadzę cię z kanału. Ale jak do mnie ludzie przychodzą i mówią tak. Wiesz, no ja już nie wiem, co się mówię, to ja też nie wiem. No wiesz, ale to, no ale jak to się ma, rozumiesz, jak to się ma, bo ale to ja taki jestem, ja taki wiem, ale ja nie wiem, jaki jesteś. Jesteś owca czy świnia, kto ty jesteś? Weź się przedstaw jakoś konkretnie, jasno. Owca czy świnia, co ty jesteś w ogóle? I jasno, nie dziś, tylko w ogóle, kto ty jesteś, powiedz. Dobra, co ty masz? Ale jeśli przyjmiesz to, co ci do ciebie mówię, to nie będzie. Tylko będzie jasno. Jestem owca. Tak? Popaprana, ale owca. Popaprana, ale w ręku pana. Tak? Popaprana w ręku pana. I nic mnie nie wyrwie z jego ręki. I nic mnie nie odłączy od jego obecności, nawet ja sam. No. Nic i nikt. Ani wysokość, ani głębokość, ani zwierzchność, taka czy inna. Nigdy, nikt i nic. I nawet jak będę krzyczał do niego, ty bydlaku, co innego obiecałeś? Ja znam takich ludzi. Tam bydlaku to delikatne sformułowanie, którego używali do Boga. Delikatne. Ja mówię, co? Przeklinałem pana. Ja mówię, człowieku, przeklinają go od tysięcy lat. On jest tak odporny i... Kiedyś go nawet zabili. Kiedyś go wzięli i zabili. Także twoje, bydlaku, to człowieku. Mówię, kiedyś mu gwoździe wbili w ręce i się wziął, udusił. Mówię, rozumiesz mnie? Taki miał przypadek w życiu. Twoje, bydlaku, to po nim spływała woda po gęsi. No uspokój się, bez nerwów, człowieku. Bez przesady. Byś sąsiada tam ubliżał, to by ci nos złamał. A on to jest dobry. Dobry. On ci nie złamie nosa. On się dał zabić za ciebie. Czysta miłość to jest. Sąsiad by ci nos przestawił. Ale nie on. A więc nie panikuj. Dlatego ja. Dlaczego na podstawie Jana wam to pokazuję dzisiaj? Bo Jan był najbliżej niego. To jedyny uczeń, który przeżył i umarł śmiercią naturalną. Był najbliżej. Był bliziutko. Znał go najlepiej. Rozumiecie? Taki był Jan. I on pisze w tych ostatnich listach: uwierzcie w miłość. Miłość nie szuka swego. Strzęś o tym. A on jest miłością. Myślisz, że on szuka swego? Ludzie mówią, Bóg szuka swojej chwały. Ja mówię, przestań ludziom robić wody z mózgu. Przestań. Co ty za wody z mózgu? Bóg nic nie szuka. Nic, nic nie szuka. Nic Bóg nie szuka. On wszystko znalazł. On w ogóle nic nie chce od ciebie. Nic, nic od ciebie nie chce. Nic nie chce. Nic, w ogóle nic od ciebie nie chce Bóg. Nic. Nie chce, żebyś mu służył. On nic nie chce. On cię zbawił i poszedł. I to się nazywa miłość, bo on nie szuka swego. A ludzie sobie zarana kręcą taką koniunkturę. Co mam robić dla Boga? Co mam robić dla Boga? Ja nie wiem, mówię, co masz robić dla Boga. Daj mi 200 zł, będę miał na spodnie jakieś. Kup się w sklepie. Daj mi nie, po co tam było, kupię sobie tak. Bóg nic nie chce od ciebie. Bóg cię zbawił. Zamieszkał w tobie i z tobą jest. I znosi duszę twoją. To jest dopiero co wyzwanie. Czasami o tym pomyślę. Mówię, Boże kochany, no z czystej przyzwoitości człowiek nie chce grzeszyć. Ten czterech prysem chciał do kina i z żoną na jakiś tam film, jakiś taki głupki. I już się wybierali. Na końcu do niej mówi, wiesz co? My nie możemy tego Bogu zrobić. Co on tam z nami pójdzie? Możemy. Z czystej przyzwoitości. Tak ja, no tak się kocha, wiesz, nie to, że to, że tamto mnie tam, to mi zrobi, tam mi zrobi, jak się go wyrzeknę, to mnie odrzuci, zasroma, to tam mnie zrobi, nie wiem, co mnie zrobi.
Cały czas ludzie myślą, że ktoś im coś zrobi jakoś. Tak. On mówi, dałem dowód swojej miłości do ciebie przez to, że kiedy jeszcze byłeś w opłakanym stanie, umarłem za siebie, a ty się teraz boisz, że coś ci zrobię. Że cię odrzucę, zostawię, wyrzucę, wyjdę z ciebie, gdzie ja pójdę? Gdzie ja pójdę? Jak ja cię kocham. W ogóle wiecie, że Bóg nie jest wszechmogący. No to jest ściema jest. Że nie możecie przestać kochać. Już koniec. Dać się drugiego świadka? Nie możecie zawrzeć swojego słowa. Już masz dwóch świadków, już starszy dwóch. To jest trzeciego. Nie można, nie możecie wpuścić do nieba, jeśli się nie narodzi z Bożego Ducha i życzę. To nie jest wszechmogąca postać. To nam na głupot nie opowiada. Rozumiesz? Bo wszystko może. Nie, tam nie może, bez przesady. Tam ci czwartego, najważniejszego, nie może zaprzeczyć tej decyzji. Koniec. Się związał. Co to jest jak nie miłość? Stworzyć taki twór jak my. Przecież my się tylko dwoma genami od banana różnimy. Dwa geny. Był bananem. Dwa geny, to już naukowcy znaleźli. Tylko dwa geny nas dzielą od banana. Tak ty jesteś. I on w nas zamieszkał. I co teraz? On by odrzucił nas, bo ja się źle zachowałem? Powiedziałem, już cię nie chcę. Wol. Wyjdź, wyjdź. Jak wyjdź? Gdzie wyjdź? Uspokój się. Dzieciaku. Uspokój się. Musisz go zobaczyć, dobrego tatusia. Tatę. Syn kiedyś podszedł do nas, jak w gimnazjum był. Miał taki czas, mówi, nienawidzę was! Ja mówię, jeszcze raz, mówię jeszcze. Nienawidzę cię! Ja mówię, chodź matce powiedzieć. Nienawidzę i ciebie! Mówię jej babci, ciebie też nienawidzę. I Sara taka mała stała. Powiedz jeszcze siostrze, też cię nienawidzę. Sara mówi, dobra, daj spokój, mówi. Ty to nic nie ruszało. Sara, uspokój się, potem popłakał się u ciebie. Ja mówię, Wiktor, daj spokój. Nikt cię poważnie nie bierze. Mówię, no nie widzisz, tu weź. List do Efezjan. Wszelkie ojcostwo od Boga bierze swoje imię. Skoro ja mam taki instynkt, że mam równiutko wywalone na to, co on do mnie mówi, to on też ma wywalone na to, co ty do niego mówisz. I to tysiąckrotnie bardziej niż ja. Rozumiesz? Bo jestem pozaburzany o mnie. Ojciec, on nie po to cię zbawił, żeby od ciebie odejść, jak ty masz ochotę. To nie to. Jak już go wpuściłeś, to jest po kratach. Jesteś skazany na niebo. I utrwal to sobie w głowie.